Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj będzie moda plażowa, a kiedy poszukiwałam motto do dzisiejszego filmiku i wiecie, że bardzo często pokazuję kartony Pawła Żukowskiego, to jakoś pierwszy karton, który wpadł mi w rękę, to rezygnacja bywa luksusem. I wiecie co? Jak przeglądałam to, co kupiłam na wiosnę, a tak naprawdę późną zimą i na wiosnę. Wiecie, późną zimą jest taka tęsknota i dążenie do tego, że właśnie pojedziemy na te wakacje, że będzie tak pięknie. To przesilenie wiosenne, chociaż ja nie mogę narzekać, no bo byłam w Dubaju i byłam na Zanzibarze. Ale w międzyczasie cały czas myślałam o tym, że dobra, przyjdą te wreszcie wspaniałe wakacje na Mazurach, będzie łódka. No więc czego potrzebuję? Oczywiście kostiumów kąpielowych. I wpadłam, nie boję się tego powiedzieć, wpadłam w jakąś manię. Także jak przygotowywałam ciuchy do tego dzisiejszego filmiku, to sama umierałam ze śmiechu, bo naprawdę, słuchajcie, rechocząc, grzebałam w tym pudle, w którym trzymam kostiumy i takie ubrania, które nosi się tylko na plażę, bo okazało się, że w ogóle części zakupów nie pamiętałam. Jest już połowa lipca, więc już o 2-3 tygodnie skrócił mi się czas, kiedy tego lata to wykorzystam. Właśnie mam się spakować na Mazury i był to dobry moment, żeby przejrzeć, co ja nakupiłam, zdecydować, co zabieram i też, żeby zdać sobie sprawę, że właśnie dokładnie, czasem rezygnacja bywa luksusem, bo później tonie się w tych rzeczach niestety, a poza tym trudno jest dokonać wyboru, co zabrać. Także słuchajcie, wiecie, że hole w moim wykonaniu i gadki o zakupach są na ogół długie, mimo że zawsze deklaruję na początku, że będą bardzo krótkie. Także tutaj też od razu deklaruję, że będzie jak najszybciej się da. Szybciutko nawet poukładałam tak te rzeczy, tak, żeby to jak najszybciej nam poszło. Słuchajcie, co kupiłam, jeżeli chodzi o dodatki? Bo zaraz przejdziemy do meritum, czyli do kostiumów i tunik i tak dalej, natomiast jakie kupiłam dodatki? Widzieliście, robiłam unboxing koszyka Lewe, w którym jestem absolutnie zakochana, aczkolwiek w jednym miejscu coś tutaj się tak zadziało, więc nie wiem, no to chyba to już mówiłam, że będę to musiała podkleić albo coś z tym zrobić, natomiast ten rozmiar medium jest dla mnie absolutnie idealny, uwielbiam i oczywiście jedzie na Mazury. Będą takie dwie sekcje, słuchajcie, jedzie na Mazury, jedzie na Mykonos, bo spędzam, teraz mam takie plany wakacyjne, że do końca sierpnia siedzimy na Mazurach, ale w międzyczasie mam babski wyjazd na Mykonos. Także to jest sekcja Mazury-Mykonos. Teraz słuchajcie, tę torebkę kupiłam też na wiosnę. Widzieliście ją, ci z Was, którzy śledzą mojego Instagrama, to widzieliście, że miałam ją w Gałkowie, na Gałkowo Masters. Shashi, to jest amerykańska firma i tę torebkę, jak zobaczyłam na Revolve, to się po prostu totalnie w niej zakochałam. Musiałam ją mieć. I co? Jest śmieszna, giętka szmatka z monetkami. No komentarz, nie muszę Wam mówić, jaki był komentarz mojego męża, jak ją zobaczył. Był taki jakiś mało sympatyczny, nie wiem zupełnie dlaczego, bo przecież ona naprawdę jest urocza, no zobaczcie sami, naprawdę jest urocza, dużo się do niej mieści, mimo że jest to, że jest taka niewielka. Jest fajna, bo jest bardzo miękka, wobec czego jak się ją ma tak na udzie, to ona tak oplata udo i nie sterczy, nie jest taka odepchnięta na bok, bardzo fajna. Także torebka Shashi też trafia do sekcji Mykonos Mazury, czyli tak naprawdę, słuchajcie, wszystkie zakupy, które są Mykonos Mazury, to są bardzo racjonalne moim zdaniem, bo to będą całe wakacje. No i moje cudo ukochane, Bottega, też unboxing, oczywiście podlinkuję. W tej torebce jestem zakochana. W sensie odkąd ją mam, to tak naprawdę za każdym razem jak gdzieś wychodzę i myślę, co bym chciała założyć, to jest tylko ona. Natomiast to, co muszę Wam się przyznać, że pamiętacie, ci z Was, którzy oglądali unboxing, to pamiętacie, że ta torebka ma jeszcze krótsze uszy. To od razu Wam powiem, że w sumie te krótkie uszy natychmiast zostały odpięte i jeszcze ani razu nie miałam jej z tymi krótkimi uszami. Jednak bardziej mi się dużo podoba jako taki woreczek wiszący. Można ją założyć na ukos, można ją nosić na ramieniu, można ją nosić pod pachą. Jest absolutnie piękna i ona zdecydowanie. Mazury, Mykonos i długo, długo, długo jeszcze na pewno jesienią będę z niej korzystała.
Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam kapelusze latem. Chronię buzię od słońca obsesyjnie już od wielu, wielu lat, bo wiecie, później pozbywanie się, ja mam taką buzię, że natychmiast albo naczynko walnie, albo dostanę jakichś przebarwień, albo piegów, więc odkąd po ciąży miałam pierwsze takie naprawdę przebarwienia i je zlikwidowałam, to od 10 lat już w ogóle chorobliwie unikam słońca, cały rok jest 50, więc wiadomo, że jak to słońce jest latem intensywniejsze, to kapelusze. I teraz słuchajcie, to jest tak, ja się śmieję ze Stefci, z Piotrkiem się śmiejemy, że Stefcia w 9 przypadkach na 10, jak gdzieś pójdzie z torebką, ponieważ nie jest do tego przyzwyczajona, to torebka gdzieś zostaje. Ostatnio w Helsinkach na przykład jechaliśmy z lotniska do hotelu i torebka została w taksówce, bo oczywiście dzika rozpacz, dlatego że w torebce był telefon. No wiadomo, torebka się znalazła, pan taksówkarz był tak miły, że po południu będąc znowu w centrum ją przywiózł, nic się nie stało, no ale oczywiście byliśmy ze śmiechu, że za każdym razem jest to samo. I teraz słuchajcie, kapelusze i ja. Ja nie wiem, ile kapeluszy zgubiłam. To jest właśnie tak, że jestem tak kompletnie do nich nie przyzwyczajona, że na samym Zanzibarze posiałam 3, w tym jeden taki fajny, taki rosochaty, który kupiłam, którym parę osób się zachwycało na zdjęciach, że w ogóle prześmieszny, cudaczny, taki trochę buczykijowaty. Niestety, nie wiem, co się z nim stało, a te dwa, z którymi poleciałam na Zanzibar, to w ogóle przepadły jakoś w pierwszym tygodniu. Przysięgam, że nie mam pojęcia, co się z nimi stało, naprawdę nie mam pojęcia, czy zostawiłam je na plaży, w sklepie, w domu, no nie wiem, po prostu nie ma, w restauracji nie ma, nie było. Także wróciłam do Warszawy i stwierdziłam, że no muszę oczywiście kupić kolejne kapelusze. I zdecydowałam się, i właśnie o tym nie mówiłam w filmie o polskich projektantach, bo zdecydowałam się na Het Het, na polską markę kapeluszy. I kupiłam takie dwa cuda. Mam wysokiego kucyka, więc nie wiem, czy to się uda, żebym je przymierzała. Jeden jest taki. Oczywiście on będzie lepiej wyglądał dużo, jak nie będzie na samym czubku głowy, prawda? Prześliczny. A drugi taki. I słuchajcie, nie wiem, jak wy przewozicie kapelusze w takich długich podróżach. Ja po prostu napycham coś do środka, tak żeby mniej więcej zachowały kształt, a na wierzchu też obkładam po prostu delikatnie rzeczami. Natomiast widziałam, że wiele osób po prostu podróżuje w kapeluszach, także dajcie znać, czy pudła na kapelusze, czy właśnie robicie tak jak ja, że jakoś delikatnie w bagażu, czy po prostu śmiało latacie z kapeluszami na głowie. I myślę, że jeżeli chodzi o te dwa cuda, to ten jedzie na Mazury, obydwa lecą na Mykonos, a ten na Mazury jakoś nie wiem. Chyba nie. Znaczy widzę go w sumie, tak wiecie, wśród jabłoni, gdzieś na łące, do jakiejś długiej sukienki, ale tak wiecie, zawsze planuję wyjeżdżając z Warszawy, że o, tak mam w głowie, że jakieś fajne zdjęcie, że coś, że może się przyda, a potem okazuje się, że jakaś rzecz pojechała po prostu na Mazury, poleżała sobie tam, nigdy nie została założona, bo nie starczyło czasu. Także ten na pewno będę nosiła, a tak naprawdę na Mazurach, to wiecie, z uwagi na łódkę, to najczęściej czapka z daszkiem, bo czapkę z daszkiem można dobrze trzymać kucykiem. Natomiast w przypadku kapelusza to czuję, żeby po prostu po chwili fruwał po bełdanach. No i teraz słuchajcie, kostiumy kąpielowe. Ja mam nadzieję, że mój mąż nie będzie tego oglądał, bo po cholerę komuś tyle kostiumów, jak mieszka w Polsce, nawet zakładając, że jeszcze poza latem gdzieś tam polecimy, to nie wiem, ale ten kostium Rip Curl z wysokim stanem. Słuchajcie, ja nie będę się prezentowała w kostiumach, bo jakoś nie czułabym się dobrze. Jak wpadną jakieś zdjęcia na Instagrama, no to oczywiście zobaczycie. Zresztą ten kostium już był na Zanzibarze, ale naprawdę go lubię i naprawdę fajnie wygląda. Wiecie co, bo 2 lata nie byłam tak przekonana do tych gatek z wysokim stanem. A okazuje się, że bardzo fajnie się w nich czuję, bardzo fajnie się wygląda. Natomiast wiecie, co mnie denerwuje? Że one są takie lifestyle'owe, dlatego że na przykład naprawdę mnie to denerwuje, że wiem, że mi się brzuch nie opala. Także nie wiem, jak u was, czy ten wysoki stan i po prostu macie to w nosie, czy macie te odczucia takie jak ja, że po prostu trzeba albo zrolować ten kostium, albo założyć jakieś inne bikini, jakieś inne majtki. Dobra, kolejny, słuchajcie, bo jak będę tak się rozwodziła, to nie. Piękny, śliczny, z falbanką, Melissa Audabasz. Kupiłam go na Outnecie. Melissa Audabasz to dosyć taka premium marka i te kostiumy nie należą do najtańszych. A w zeszłym roku moja znajoma na Mazurach
Ewelinko, całuję Cię. Miała kostium właśnie taki z taką falbanką i słuchajcie, mi się to tak podobało, tak słodko wyglądało, tak ślicznie, że jak zobaczyłam ten kostium, to musiałam go mieć. A ponieważ niestety był też w takim kolorze, też Melissa Oda Bash, no to zgadnijcie, co mądra głowa zrobiła. No oczywiście kupiłam obydwa. Tłumacząc sobie, że są, że z uwagi na różnicę koloru, to są zupełnie dwoma różnymi kostiumami, po prostu. Rezygnacja była luksusem, tak? Przeczytaj jeszcze, przepisz 100 razy i zapamiętaj. Słuchajcie, co pięknego znalazłam w H&M-ie? Bo znalazłam coś absolutnie uroczego i takiego odbiegającego od zwykłego stylu kostiumu, które noszę. Bo rzadko się decyduję na takie totalnie romantyczne. Ale ten kostium mi się tak spodobał, w te takie kwiaty biały z niebieskim, w ogóle takie jak wzory na porcelanie. Także to jest absolutne cudo i on będzie fajnie wyglądał z białymi tunikami, ale o tym za chwilę. Ciekawa jestem, czy jak skończę ten film, to dojdzie to, że zostanie tylko rezygnacja. Podejrzewam, że może tak być. Dobra, słuchajcie, widzę, że rzeczywiście z tą Melissą Oda Bash trochę zaszalałam. Bo tu jest kolejny kostium Melissy Oda Bash. No i też jest przecież, no jest niby różowy, tak jak tamten, ale przecież jest zupełnie inny. Bo tamten był taki słodki z tymi falbaneczkami i on jest z takiej koronki, natomiast ten jest taki bardziej... No słuchajcie, już jak na mnie takie sznurowanie, to to już jest super sexy. Kolejny zakup z Zalando. Naprawdę, słuchajcie, na Zalando jest całkiem fajny wybór kostiumów. To jest taki kostium, taka opaska i on jest bardzo fajny, jest bardzo wygodny, bo on się nie przesuwa, nie obsuwa, nic nie wyskakuje bokiem, nic nie wychodzi, nic nie, no zresztą taka powinna być cecha kostiumu, prawda? Ale tak naprawdę takie kostiumy, które nic nie wyłazi, nic nie wychodzi bokiem i cały czas się czujesz komfortowo, to są tylko takie kostiumy, wiecie, zabudowane do pływania, no także w tym się nie opalisz w ogóle. Natomiast no jest też, muszę do niego pomyśleć o innych majtkach, bo majtki szybko, wiecie, szybko, no bo przecież jeszcze ktoś wykupi, nie, żartuję, ale po prostu naprawdę te kostiumy w jakimś omoku kupowałam. To są takie bardzo, bardzo wycięte, także to jest no nie na każdą okazję. Oczywiście zależy też gdzie, dlatego że no, nigdy bym nie założyła takiego kostiumu w Emiratach, a na łódce na Mazurach, owszem, często też bywam bez kostiumu, jak jesteśmy sami na śniadkach. Marysia, opowiadałam Wam o kostiumie Marysia, który kupiłam w filmie o polskich projektantach, w kontekście projektantów, którzy zrobili karierę za granicą. I to jest moja upragniona, bo już mówiłam Wam wtedy, że ze 2 czy 3 lata się szykowałam, żeby kupić. I udało mi się takie zupełnie klasyczne bikini kupić z tymi charakterystycznymi takimi wycięciami Marysi. Jak ja dbam o ten kostium, Boże, cały czas jest w torebeczce. Do tej Melisy też są torebeczki. Ale jakoś się rozeszły. Nie wiem, czy moja córka nie ma z tym nic wspólnego. Pamiętacie oczywiście, że kupiłam też kostium Corneli Rataj. Taki, który się śmiałam, że nie bardzo będę wiedziała, jak go założyć. Właśnie myślę, co? Nie ma go w tym pudle, więc trochę mnie to niepokoi. I teraz uwaga. Te kostiumy były takie, no takie kostiumy, normalne kostiumy, ale z uwagi na Mykonos kupiłam 2 kostiumy, z których jeden jest prawie garsonką. Umierałam ze śmiechu, jak go kupowałam. On, słuchajcie, jest, ja nie wiem, czy to będzie widać, ale on jest biało-złoty i sprawia wrażenie tak jakby właśnie tweedowego. Absolutnie nie wiem, jak to się będzie sprawdzało. To jest Maria Liza Fernandez. Słuchajcie, to jest też Liza Maria Fernandez. Takie coś sobie sprawiłam na Mykonos. Co Wy na to? Nie wiem, co prawda, zupełnie nie mam pojęcia. Jak to się sprawdzi w upały, bo to jest taki lateksik. Że tak powiem, może się dupsko nieźle spocić, moim zdaniem. Ale słuchajcie, lateks, nie lateks, nosić będę, bo jak nie odesłałam na czas, to musi się zamortyzować. No dobra, teraz przechodzimy do sekcji pod tytułem co zakładamy do kostiumu. Słuchajcie, co zakładamy do kostiumu? Ja zawsze jak jestem gdzieś, planuję być w kostiumie, to mam też przemyślane, co będę do niego nosiła, bo nawet idąc do łazienki, czy kręcąc się jakoś po hotelu, czy przemieszczając się, już nie mówię o posiłkach, o restauracji, czy nawet beach barze,
Ja się źle czuję w kostiumie, bo, no bo mama zawsze mi mówiła, że jednak ludzie, że kostium kąpielowy służy do kąpieli, bikini do opalania się, natomiast w sytuacjach innych niż takie, to jednak czymś się okrywamy, a nie jest to wcale tak oczywiste. I to nie mówię tylko o Polsce. I tak, słuchajcie, to cudo dzianinowe, ja się tak cieszę, że te dzianiny wracają, to cudo dzianinowe było w holu sieciówki na lato, więc nie będę się rozwodziła. Zara, piękne majtasy z falbaneczkami, też wysoki stan, ale to jest takie na popołudnie, więc już się nie będę opalała, nie będzie mi to przeszkadzało. I to jest na kostium, to jest też jako taki po prostu secik, który nawet bez kostiumu można założyć. Będę na pewno z tego korzystała i to jest i sekcja Mykonos, i sekcja Mazury, bo na Mazurach będzie fantastyczne na łódce, a myślę, że na Mykonosie też się może przydać w jakichś sytuacjach. No i teraz tylko nie mówcie, jak Stefa, że mamo, to jest kolejna bawełniana czarna sukienka, masz ich milion, bo takiej nie miałam. Ta sukienka jest typowo plażowa, to jest australijska firma Sifoli. I to jest, słuchajcie, rozmiar S, ona jest taka super obszerna, super zwiewna, super cienka bawełna, jest bez podszewki, jest z tymi takimi haftami i jestem w niej absolutnie zakochana, aczkolwiek widzę, że kręciła się po niej Lulu. Reserves, jeszcze z metką. No nie wiem, słuchajcie, nie wiem. To zdecydowanie Mykonos. To zdecydowanie Mykonos, bo jakbym w to się wbiła na Mazurach w porcie, to by te kaczki pospadały z pomostu, czego czasem im życzę, jak dobrze obsrają naszą łódkę. No bardzo, to jest, słuchajcie, miłe i to jest bawełna. To było bardzo, bardzo, dlatego to w ogóle wzięłam, bo coś takiego z elastiku to jakoś chyba nie za bardzo na upały. Kolejne, Tiger Lily. O, tu są jakieś... Widzicie, to nawet nosiłam, słuchajcie, ostatnio, jak był jakiś upał po domu. No też klasyka, bawełenka, falbaneczki, troczki, dziewczęco, słodko, prawda? Cała ja. No, kolejne, ale poszłam tak znowu, widzicie, jak metodologia jednak doboru, że czarne, białe, beżowe, tam tylko te kostiumy tak o róż zahaczają. No jeszcze o tym Wam będę musiała powiedzieć, bo na to, a właśnie, to może powiem teraz. Słuchajcie, to jest tunika Pitusa i na tę tunikę czekałam na Revolve pół roku. Nie żartuję, zamówiłam ją w lutym, ona miała przyjść w marcu, więc się cieszyłam, że nawet przyjdzie jeszcze przed Zanzibarem, nie przyszła i dostałam ją w zeszłym tygodniu. I teraz szczerze, teraz z niej nie wychodzę. Po prostu z niej nie wychodzę, te tuniki ileś razy się wyprzedały i na Revolve, i na stronie Pitusy. I to jest chyba taka ich najbardziej, właśnie ta z tym wzorkiem i w tych kolorach niebieskich jest najbardziej ich takim sztandarowym produktem. I wiem, że pewnie na Mykonos spotkam przynajmniej 4 osoby, które będą miały, albo 40, które będą miały taką tunikę, ale słuchajcie, ona jest tak miła, ona jest tak lekka, ona jest tak cudowna, że teraz jak są te upały, to po prostu chodzę w niej wszędzie. I wiem, że to będzie taka rzecz, którą po prostu zanoszę na śmierć. Naprawdę, zanoszę ją na śmierć, bo jestem w niej absolutnie zakochana. Słuchajcie, kolejna biała. Kolejna biała na Mykonos. Banana Moon. Też bawełna. Komplecik, który był, komplecik, słuchajcie, to jest czad, to jest Oysho. Był w holu o zakupach w sieciówkach. I wiecie co, jeszcze go, zobaczcie, jest połowa lipca, cały czas go nie miałam, bo on jest właśnie taki, on jest tak ażurowy, że się absolutnie nie nadaje na miasto. On się nadaje tylko na kostium. No dobra, i to była, tam było banana, mu widzieliście, a tu jest, słuchajcie, dokładnie to samo. Naprawdę, z Reserved, też bawełna. Więc to już naprawdę zaczyna świadczyć, wszystko jest kupione podwójnie. Słuchajcie, to jest naprawdę prawie identyczne. Ale tak serio. Ale tak aż niepokojąco identyczne. Znaczy wiecie, wiadomo, jeżeli byśmy tutaj zaczęli robić śledztwo, to podejrzewam, że wiadomo, jakby się skończyło, kto kogo skopiował. Ale myślę też, że takich sukienek i takich tuniczek i takich dzianek na plażę jest całe mnóstwo, także
Chyba będę z podniesioną głową to czarne nosiła. Chociaż wygląda po prostu na bezczelnie ściągnięty wzór. No ale dobra. Także czarno-biało-beżowo, czarno-biało-beżowo, kapelusze były, torby były. Napiszcie mi koniecznie, czy Wy też wpadacie czasem w jakiś taki zaklęty krąg zakupów, bo jak teraz na to patrzę, to coś mi ewidentnie dolegało na wiosnę. Bo wiecie, to nie było tak, że przedtem ja nie miałam ani jednego kostiumu kąpielowego, w sensie przed wiosną, i nie miałam ani jednej tuniki, więc nie wiem, pandemię winić? Nie mam pojęcia, no ale no muszę powiedzieć, że się naprawdę rozpasałam w kwestii ubrań plażowych. Także napiszcie mi koniecznie, czy też zdarza Wam się wpaść w jakąś taką manię, że sprawdzacie we wszystkich sklepach tylko jedną sekcję i po prostu bierzecie wszystko jak leci, odsyłacie, zamawiacie i lądujecie właśnie z tej wielkości pudłem kostiumów kąpielowych w klimacie środkowoeuropejskim. Bardzo mnie to interesuje. Mam, słuchajcie, tylko nadzieję, że każdy z tych kostiumów przynajmniej raz założę tego lata. Wiecie, czyją matką jest nadzieja. Kochani, ściskam Was mocno, całuję i życzę Wam tego luksusu, jakim czasem jest rezygnacja.